Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale, jestem Czochar. A dziś zapraszam na trzeci już odcinek z Farmiga 18. Na początku chciałbym was przeprosić za pomyłkę, którą popełniłem. Jest to stary Deutschfarch, a nie Fendt, bo mi się wtedy się pomyliło. Ale w sobie każdemu zdarzy się jakaś mała pomyłka. O, dobra, sobie zrobimy zadanie. W razie sobie odczepimy siewnik. Akurat nam się trafiło się na początek fajne zadanie, jak widzicie, no kasę mamy pustą. A trochę grosza by się przydało nam. A poza tym, po ostatnim odcinku, który podsumowałem rok i zapowiadałem, co będzie w przyszłym roku, zauważyłem bardzo ciekawą i kolejny hejt. Ale wiecie co? To pikuś. No bo gdyby byłoby na mnie, no to spoko, jakoś to przeżyję. Ale ten hejt, nie to, że był obraźliwy dla mnie, to i też dla fanów. To kurde raz, kiedy ja to przeczytałem i wiecie, coś, napisał coś takiego. Debilami są też ci, którzy subskrybują mój kanał. Coś w tym stylu, nie wiem. Bo u mnie jest taka zasada, że wszystkie hejty się usuwa na moim kanale. Taką decyzję już podjąłem i taka jest moja zasada na tym kanale. Więc chyba nie opłaca się hejtować. Kurde, co jest? A muszę zajechać trochę inaczej, czekajcie. Niech ja podczepię, wtedy dokończę mój monolog. O. Dobra. No okej, możemy jechać. Dobra. Wracając do tematu. To jest taka zasada, że u mnie się usuwa się hejty, bo taką decyzję podjąłem. I ja się raczej się nie wycofię z tej mojej decyzji. Z tym ja uważam tak, że skoro mają się hejtować, to już warto lepiej nie oglądać moich filmów. Jak ktoś nie chce oglądać moich filmów, proszę bardzo, nie musi oglądać. Ale po co ma kurde od razu hejtować mój kanał? Może go nie lubić? Spoko, dobra, zrozumiem to. Ale kurka, będę po co hejtować, to bez sens. Hello. Hello, gdzie tutaj jest rozum? Okej, mamy tutaj szczepkę Mediatek. O, jedziemy do gospody. Akurat mamy blisko gospodarstwo, po tego przejdziemy przez pole. I już praktycznie na farmie. O. Tutaj stoi Deutschfarch. Zrobiłem tak w poprzednim odcinku pomyłkę. To bo byłem w gościach. Aga mnie wkurzała. Znaczy moja siostra. Wspaniała. Niestety. No i taka pomyłka z nerwów. Tak o to powiem. Dobra, dzisiaj kończymy zasiew drugiego pola. Okej, zaraz tutaj sobie podczepimy siewnik, który w poprzednim odcinku kupiliśmy. Sprzedaję tam ten mały byk. Powiem wam, o, już mam trochę kasy. 19157. O, okej, byk. Zostawiamy i siejemy. I może w dzisiejszym odcinku jeszcze sprzedamy ze silosów. Bo podobnie jak w Farminga 14 czy 16 też mieliśmy pełne silosy. I mogliśmy sprzedać zboże tak na początku, aby kupić lepsze maszyny. I tutaj jest tutaj na plus.
Już nie mogę się doczekać się Farminga 20. Chociaż wiem, Farming 20 będzie dopiero za jakieś 2 lata, a i tak nie mogę się jej doczekać. Nie chcę nawet wiedzieć, jakie tam będą rozwiązania. Może będzie fizyka gleby 3D. Zobaczymy, będziemy bardzo ciekawi. Może warto zrobić taki odcinek za 2 lata o tym, jak powinna wyglądać Farming 20. O. To będzie też ciekawe. Ciekawe, bo teraz sporo youtuberów robi na temat farminga, jak powinna wyglądać gra Farming 19. Ja niestety nie mam 17, żadnego farminga nie miałem, miałem tylko jakąś 11. Ale od naprawdę 11 trochę się zmieniło. Ale wiecie co? Ostatnio niektórzy youtuberzy chwalili mój kanał na live'ach. Chociaż to byli tacy zazwyczaj mali youtuberzy, mając coś koło 200 subów, to ale to już jest coś. Jestem już bardziej taki, bardziej, wiecie, zauważany. Nawet taki jeden kanał otwarzał najnowszą przeróbkę sąsiadów, pomimo tego, że to był kanał rolniczy. Po prostu oglądałem tego live'a, zasubskrybowałem tego gościa. Się napisałem do niego, że fajnie, że promuje mój kanał. I wzrosły mi 2 subskrypcje, a więc ta reklama trochę jego podziałała. Okej, o. Szybko nam poszło. Ten zasiew pola. No dobra, okej. Okej, no, wyjdziemy do... Okej, sobie to nie odstawię. Okej, już jestem. Musiałem zrobić jakoś... Nie wiem, jakby to wam powiedzieć. Po prostu musiałem zjeść obiadek. Obiad zjadł. Właśnie już coś zjadłem. Sorry, jak zwykle moja siostra. A teraz moja, aby mnie przeszkadzała. Okej, dobra. Dzisiaj będziemy sprzedawać też zboże, aby kupić. O. Kukurydzę, sprawdzimy cenę. O, gospoda. Co chcę kupić teraz? Ja chcę kupić taki sprzęt do łąki, bo mamy już kupioną łąkę. Fajnie. I ja chcę kupić tam kosiarkę. Przetrwałą sarkę, zagrabiarkę, jakieś narzędzie do bel. O, trochę kupię sprzętu teraz. Tak, kosiarka jest. I przetrząsarka. Jest. Jak widzicie, no... Praca idzie dość łatwo, spokojnie. Ten... Deutschfahr. No, teraz dobrze powiedziałem.
Będzie było tak jak w poprzednim odcinku. Czekajcie, chcemy zabrać. A, weźmy kartofle teraz. Zabrać ziemniaki. Ho. O, ku. No dobra, idziemy do portu. Być może jeszcze w tym odcinku zaczniemy uprawiać łąkę. Może jeszcze skosimy coś. Nie wiem, bo dzisiaj tak samo będę nagrywał 15 minut, a już jest 10, prawie 11 minuta nagrania. Więc, a ja nawet tego nie zauważyłem. Nie, ja tak mówię, bo ta gra jest wciągająca. Ty, co to było? Chyba to się było, mi się wydaje. Pod traktorem. Nie wiem, muszę to zobaczycie tam, jak przewidzicie odcinek. To było gdzieś między 10, to między 10:40, 10:30 a 10:40. Coś tam łypnęło, nie wiem co. Tak mi się wydaje, albo coś mi się przewidziało. Nie wiem, powiedzcie mi. Powiedzcie mi, dobrze? W sekcji komentarzy. Mógł się oczywiście mi się przewidzieć. Wiedzieć, bo każdemu się zdarzy, tak samo jak mi się pomylić. Nazwy traktorów. Ponieważ nikt nie jest idealny, że wszystko jest za i nikt nie jest bezbłędny. O. Tak powiem. No ale to lat 80 to chyba raczej się nie pomylił. Bo to takie kanciaste. Z lampami. Z tamtych lat. To chyba co do roczników to koło lat 80, może wczesnych 90 się raczej się nie pomyliłem. O. Dobra, wysypiemy. I tak. Łej, jest na zakrepiarkę za mało. Ole wielko. Tak, i kupimy raczej tą o prasę. Później takie widły do bel. I tutaj taką specjalny transporter. Albo kupić taką od Ursusa. Tylko że lepiej taniej się opłaca się kupić. To po to kosztuje. Po to od Ursusa kosztuje 55 tysięcy. A taki zestaw widły do traktora z stolem. Bo to stol to jest, są takie te wysięgniki. Pokazuję. O! Tak, to jest stol. Tak, to jest stol. O, to jest właśnie takie coś. I tutaj trzeba przymocować widły. I wtedy można zbierać. Oj, chyba raczej dzisiaj nie zaczniemy ani żniw, ani koszenia. Koszenia, no. Trawy. Trochę taki bezadziny odcinek, ale co tam. Raczej nie zaczniemy. Bo wykupię najpierw cały zestaw, aby mieć już. By robić, zaczynać już. No dobra, jakoś będziemy tutaj później. Dobra, nie, musiałem odgasnąć. Okej, okay, dobra, chyba raczej skończymy na dzisiaj odcinek. Jeszcze sobie tak ładnie ustawimy, aby ładnie to wyglądało.
Tak, no to tak. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmu. Strzel lajka, czas, suba. I napisz w komentarzu, co sądzisz o takim odcinku. A na dzisiaj to tyle, nara.